Dzień dobry, Dariusz Nowakowski, witam Państwa w programie Studio Fakty. Dzisiaj rozmawiamy o sytuacji politycznej, także w USA, ale także w Polsce, ale przede wszystkim o tej sytuacji, która niepokoi nas najbardziej, czyli sytuacji epidemicznej w województwie dolnośląskim, razem z wojewodą dolnośląskim, czyli Jarosławem Obrońskim. Dzień dobry, panie wojewodo. Dzień dobry, kłaniam się. No oczywiście te maski nie ułatwiają nam życia, to jest prawda, ale pomagają. No właśnie, pomagają? Zdecydowanie tak. Dystans. Maseczka i dezynfekcja to jest w tej chwili najbardziej skuteczny mechanizm, żebyśmy zatrzymali epidemię. No, generalnie sytuacja jest taka, że właśnie postawa obywatelska decyduje o tym, czy co się będzie dalej działo. Natomiast cała reszta jest leczeniem już objawowym. Tak? Panie wojewodo, był protest we Wrocławiu przeciwko tym maseczkom. Jak pan to skomentuje? No, trudno komentować, to znaczy wydaje mi się, że może tak, zdecydowanie spróbuję to powiedzieć, że co innego mieć własne poglądy, co innego nie podporządkowywać się pewnym decyzjom w trudnych czasach. I jeżeli ktoś uważa, że to nie jest skuteczne, to niech wejdzie na pewien poziom tolerancji i empatii w stosunku do ludzi starszych, którzy się boją, na przykład osoby, która nie używa maseczki, i z szacunku do nich niech to po prostu przestrzega. Natomiast generalnie oceniam ten protest jako coś niestety niepoważnego, jako element, który rozsiewa nieprawdę, który powoduje, że możemy mieć dużo większe problemy i co będzie się przekładać na śmierć ludzi. Może taki brak konsekwencji ze strony rządu też wpłynął na ten, bym powiedział, dylemat wśród ludzi, czy te maseczki rzeczywiście coś dają. Najpierw minister Szumowski mówił, że dają, potem, że nie dają przed wyborami. Byliśmy chyba w Danii, gdzie minister mówił, że to jest zupełnie bez sensu. Proszę zwrócić uwagę, że kłopot jest zupełnie w czymś innym. Oczywiście można mówić, że są błędy komunikacyjne. Natomiast jeżeli jest jeden przypadek koronawirusa na milion, tak jak wtedy, kiedy to było mówione, no to prawdopodobieństwo, że spotkam tą osobę i jednak jakieś takie obostrzenie związane z noszeniem maseczki jest zupełnie bez sensu. To tak jakbyśmy chodzili ulicą w kasku, bo a nóż widelec może spaść jakaś cegła. Natomiast jak wchodzimy na budowę, to jest dobrze ubrać kask, bo prawdopodobieństwo spadnięcia cegły jest dużo większe. W tej chwili mamy zupełnie inną skalę. I już w kwietniu pan minister Szumowski mówił o konieczności noszenia maseczek, natomiast proszę zwrócić uwagę, że w tej chwili mamy dużo więcej tych zakażeń, więc absolutnie to jest metoda, że jest dużo większe prawdopodobieństwo, jak tutaj jesteśmy w trójkę, że ktoś z nas już potencjalnie może być zakażony. Przypuszczam, że w przypadku trzech osób jeszcze jest mała szansa, no ale jeżeli będę zmieniał towarzystwo, to w przeciągu dnia na pewno się o jedną osobę, która może być z koronawirusem, z taką osobą się spotkam. W związku z tym warto, żeby jednak nosić maseczkę. To dzisiaj te maseczki nosimy już w całej przestrzeni publicznej. Czy to też jest spowodowane tym, że na co dzień nie przestrzegaliśmy tych zasad, między innymi w komunikacji miejskiej, między innymi w sklepach? Było widoczne poluzowanie, które trochę wynikało także ze spadku zakażeń. Polska też nie odbiega od innych krajów, bo to poluzowanie było widoczne także we wszystkich innych krajach, także tych, gdzie skala pandemii w pierwszej fazie była zupełnie przytłaczająca, jak Włochy czy Hiszpania. W związku z tym no, te zjawiska socjologiczne typu odreagowywanie były wszędzie. Wszędzie w tej chwili jest podobny problem, żeby znowu przekręcić pewien element dyscypliny obywatelskiej. Ja mam wrażenie, że od niedzieli na Dolnym Śląsku jest lepiej. Być może jest to też trochę związane z działalnością policji i pomagających policji straż miejskich. No cóż, plus jest taki, że teraz troszeczkę łatwiej te maseczki nosić niż wiosną, kiedy było ciepło, bo mniej przeszkadzają, mniej się człowiek przynajmniej poci, mniej też okulary parują osobom, które je noszą, no, czyli między innymi tak, panu wojewodzie. Wracając jeszcze do obostrzeń, które być może będą też bardziej restrykcyjne w dalszej części państwa działalności w walce z epidemią. Tak się zastanawiam, czytałem dzisiaj informację, że Holandia między innymi rezygnuje z branży gastronomicznej, być może na jakiś czas.
We Włoszech mówi się o tym, że do godziny 12 w nocy, wieczorem mają być otwarte lokale. Wiemy też, że Włosi lubią siedzieć po nocach i pić wino. W Polsce nieco ta kultura troszeczkę się różni, jest troszeczkę inna. Czy państwo też planują ingerować w tę branżę? Też było z restauracjami tak, że jednak większe przyzwolenia były związane z ogródkami. No w tej chwili czas ogródków się kończy. To prawda. To jest tak, że trzeba sobie zdawać sprawę, że po pierwsze obłożenie takie restrykcji powinno dotyczyć tego, co dla nas jest czasem wolnym. Czyli między innymi kwestia pubów, restauracji, klubów nocnych. Natomiast też trzeba mieć świadomość, że to, na czym my spędzamy czas wolny, często dla kogoś jest miejscem zarobków. Więc tutaj kij ma dwa końce, ale tym niemniej moje zdanie, to decyzja jest decyzją rządu, jest takie, że powinniśmy znacząco ograniczyć wszystkie preteksty do spędzania gromadnie czasu wolnego. A czy rekomenduje pan jakieś zalecenia, między innymi też prywatnym uczelniom we Wrocławiu, bo wiemy, że już państwowe uczelnie raczej rekomendują i idą w kierunku już nie hybrydowego, a całkowicie zdalnego systemu nauczania. Z tego, co słyszę, na uczelniach prywatnych jest nieco inaczej. Też ja uważam, że rzecz nie jest tak prosta. To znaczy ja bym to, gdzie jest kwestia pewnego obowiązku, czyli to jest obowiązek, no może nie obowiązek, ale konieczność pracy, czy obowiązek szkolny, czy studia, no próbował jak najdłużej zachowywać daleko idącą normalność. Na pewno zupełnie fundamentalną rzeczą jest utrzymanie funkcjonowania normalnie szkół podstawowych jak najdłużej, ponieważ następne pół roku dla młodych dzieci będzie powodować, że będzie to bardzo duża wyrwa. W każdym elemencie i o tym jest już bardzo dużo piśmiennictwa. W przypadku studentów wydaje mi się, że tam już jest bardzo dużo, w dużym stopniu jednak akcent przesunięty na samokształcenie. I student powinien być tą osobą, która umie się sam uczyć, więc można próbować szukać rozwiązań hybrydowych, ale jednak bym nie kasował zupełnie kontaktu z nauczycielem akademickim. To jest część obowiązkowa, natomiast to, co jest pewnym dodatkiem i co się nazywa życiem studenckim, próbowałbym za wszelką cenę ograniczyć. No tak, to między innymi o tym powinni się przekonać i być przykładem dla innych też ci, którzy przyjechali z Hiszpanii na Erasmus. No tak, to jest dosyć, mieliśmy rzeczywiście problem ze studentami. Oni są w izolacji, no ale rzeczywiście mieliśmy 34 studentów z Hiszpanii z koronawirusem. Jest to dodatkowe zawleczenie COVID-a do Polski zupełnie niepotrzebne. Tych łóżek na COVID-19 jest jeszcze dużo wolnych na Dolnym Śląsku? No nie jest, tylko to, ile mamy łóżek, to jest pewna decyzja administracyjna. To znaczy, jeżeli ja zwiększam liczbę łóżek covidowych, to zmniejszam liczbę łóżek dla niecovidów. I oczywiście nie każdy szpital ma 100% obłożenie, więc jakieś rezerwy w poszczególnych szpitalach są. Nad tym niemniej jednak no, to nie są decyzje zero-jedynkowe, że jest jakiś zaczarowany ołówek i na tej podstawie są tworzone nowe łóżka. Zresztą łóżko szpitalne to nie jest przedmiot, to jest i samo łóżko, ale i obsługa. To znaczy dopiero wtedy to ma jakikolwiek sens. I ograniczeniem największym jest kwestia oczywiście personelu. Tak samo jak ja nie mam za dużych lęków na dzisiaj, jeżeli chodzi o liczbę respiratorów, natomiast o możliwości anestezjologów, ilości anestezjologów do obsługi respiratorów, oczywiście mam niepokoje. Rozumiem. To może tyle, jeżeli chodzi o sytuację epidemiczną, ale umówiliśmy się dzisiaj na taką szybką rozmowę, może w takiej frazeologii sportowej. Liga angielska, tutaj piłka od lewej do prawej, szybko rozmawiamy i jeszcze szybkie pytanie na koniec. Czy Donald Trump ma szansę wygrać wybory w Stanach Zjednoczonych, wybory prezydenckie? Bo mówi się już o tym, że został zdeklasowany przez swojego rywala, ale też przypomina się to, co było 4 lata temu. Wtedy też wszyscy mówili, że nie ma żadnych szans. Gdybym miał obstawiać, odbieram, że COVID zaszkodził Trumpowi. Wydaje mi się, że też jeżeli by dokonać analizy w tych stanach zupełnie kluczowych do wygrania, pewno Wisconsin, Pensylwania, Floryda, to szanse Trumpa nie widzę, że są mocne. Jest bardzo prawdopodobne, że te wybory już są przegrane, chyba,
że te badania opinii publicznej, które są regularnie w stanach zrobionych, są obarczone bardzo dużym błędem. Tak no. było poprzednio. I tak też było chyba w Polsce. Nie takim dużym. Nie aż tak duże, ale oczywiście były. Tak, to gdzieś ostatnio we wszystkich badaniach pojawia się grupa osób, która się nie chce przyznać, na kogo głosuje. I zazwyczaj jest to kandydat prawicowy. Co świadczy, że pewno w dużym stopniu media kreują taki obraz lewicowego myślenia jako jedynego poprawnego, co ma się nie do końca z rzeczywistością, a poza tym jest jakąś ukrytą formą cenzury. A ja zachęcam Państwa do tego, żeby Państwo myśleli, co chcą, bo żyjemy w wolnym kraju i możemy wyznawać takie poglądy, jak nam się podoba. My na Wrocławskich Faktach pokazujemy różne poglądy, różne punkty widzenia. Dzisiaj troszeczkę więcej o sytuacji epidemicznej, ale też politycznej, nie tylko w Europie, ale i Stanach Zjednoczonych. Gościem naszej rozmowy Studia Fakty był wojewoda dolnośląski Jarosław Brzeński. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Rozmowę prowadził dla Państwa Dariusz Nowakowski. Bądźcie z wrocławskimi faktami miedziowymi i sudeckimi. Też zachęcam, bo jesteśmy na całym Dolnym Śląsku. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Do zobaczenia.